Siema, siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie, Snow Runner Życi. Słuchajcie, jest dzisiaj ze mną Mario, siema Mario. Dzień dobry. Dzień dobry. Miał być jeszcze ciastek, ale napisał, że jego ma plany, więc wiecie, więc to trzeba uszanować. I słuchajcie, jesteśmy na main, no i ja tutaj mam oczywiście super, wspaniałą ciężarówkę, rewelacyjną nawet, wam powiem, która nazywa się oczywiście Flatstar. Oj, czekaj. O, Mario też ma Flatstara. O, Mario sobie nawet wydech zmienił. I tutaj, słuchajcie, ja wam pokażę. To jest jedna z lepszych ciężarówek w SnowRunner w ogóle, nie? Opony terenowe, blokada, AWD, nie? Zobaczcie tutaj. Tu wam pokażę, że na masce mam ślimaka, nie? W środku jest jamniczek. No road, no problem, nie? As jest. I słuchajcie, jedziemy z Mariem. I jedziemy, co my tutaj mamy? Co, ten kontener chcesz tu, żeby przywieźć? Dostarcz do sklepu z pojazdem, to chyba nie, czekaj. Stolarnia. O. Przyczepa terenowa, przyczepa Scout Trailer. O, panie, to co, na drugą mapę jedziemy? Tak jest, na drugą mapę jedziemy. Dobra. O, nie wiem, czy my damy radę, a nie mam cysterny na moim Flatstarze. Tam po drodze masz coś, żeby zatankować? No tu stoi przed garażem, jest ciężarówka cysterną. Czekajcie, bo znowu coś mi kierownica... O, dobra, już wiem dlaczego. Znowu kierownica coś mi skręcać nie chciała. Dobra, już. Oj, ale coś mi... Ty, coś mi... Czekaj. Dobra, już wiem, dlaczego nie chciałem mi skręcać. Miałem odłączoną kierownicę, a konwerter był podłączony i... O, dobra. To samo co na live'ie. O, teraz... No, pełen wychył. A, tu masz ty. A ty może tą Anką pojedź z cysterną, co? Bo my wiesz, że tam mam całą mapę, musimy po tego trailera, żeby zabrać, to całą mapę musimy przejechać, nie? Jeszcze sobie zmienię, bo za mocno tutaj mi kręci. Dobra. Dobra, AWD od razu. A, tu już jesteś, dobra, to jedziemy. No to widzę, że sporo ciężarówek tu masz. Mario, ty jesteś? Wywaliło jestem, cię? Jestem. Ty, słuchaj, może wiesz, ty tą Ankę weź, bo... Będziemy no właśnie potrzebowali... jadę z nią. Będziemy potrzebowali. Jadę właśnie nią, już jadę. Proszę, jak Flatstar, patrzcie, jak pięknie pokonuje tu teren. Bez tego, bez blokady włączonej. Normalnie, tylko na samym AWD. No świetna ciężarówka, no. Rewelacyjna, patrzcie co on tutaj wyprawia. To jest świetny, świetny track po prostu. Oj, dobra, zakopał się. Niebieski śnieg był. No ale proszę, tutaj pyk, AWD, nie? To znaczy blokadka poszła. Oj. Dawaj, dawaj, Flatstar, jedziemy. Właśnie, bo tutaj, słuchajcie, dziwna sprawa, bo my kiedyś z Mariem ciastkowi odblokowywaliśmy Taygę B. I nie wiadomo, jak to się stało, ale Mario dostał Taygę B do garażu, gdzie to był safe ciastka. I Mario Taygi B nie ma odblokowanej. I... A ma Taygę B. Więc jest taki dziwny bug w Snowrunnerze, że Mario po prostu dostał Taygę B, mimo że jej nie odblokował, nie? A Mario, powiedz, ty tą Taygę B sprzedałeś? Nie, gdzieś jest chyba, na mapie. Na mapie gdzieś jest. Czyli jak wtedy skończyliśmy nagrywać ten odcinek, to ty żeś po prostu ją... Po prostu ją dostałeś do garażu. Tak. Ciekawe. A z innej beczki, słuchajcie, dzisiaj nagrywałem odcinek z War Thundera po tym nowym patchu i powiem wam, tak mi się źle grało,
po prostu jakiś dramat. Trafiłem po prostu na samych takich cheatów, którzy na PC tak grali. Wszyscy wiedzieli, gdzie stoję, lufy od razu we mnie mieli obróconą. Tak jakby po prostu mieli na mapie jakiegoś takiego, wiecie, jakiś taki cheat pokazujący przeciwników. I mówię, dobra, nie dla mnie, nie? I odinstalowałem, zrobiłem miejsce dla Forzy Motorsport i mówię, dobra. Więc słuchajcie, w najbliższych dniach, tygodniach raczej z War Thundera nie będę robić live streamów, bo mnie trochę to zdrażniło, ja nie lubię cheatów, nigdy nie lubiłem. No i stwierdziłem, że to takie ogłoszenie parafialne. Mario, właśnie, powiedz ty mi, ty żeś podłączył kierownicę? Tak, na kierownicy jadę. A, Legends, a shifter działa? Działa. Działa, super. Przyjemnie na shifterze i kierownicy, nie? Tak jest. No ojeny, oj, ja tutaj mam problem. Mój flat start nie... Zakopało się. No, nie, rzeka mnie pochłonie zaraz. Poczekaj, już ja. Czekaj, mam linkę, ale to tam się nie chce zaraz. Ojeny. Ojeny. Flat star, move it. Flat star, świetna ciężarówka. Patrzcie, przejedzie chyba. Chyba przejedzie. Albo nie przyjdzie. Już jest blisko. No tak ładnie spimpowałem flat stara i co jest? O, słyszę, Mariusz jedzie, ale ja już chyba tutaj dojadę. Przejadę chyba. Jest! Jest! No. Bardzo dobra ciężarówka. No, bardzo dobra. Jest w stanie przejechać naprawdę po rzece. Mario, a my jak jedziemy po tą przyczepę? Bo ta przyczepa jest tam w rogu mapy, wiesz o tym, nie? Tak jest, no jest w rogu. Tam trzeba całą mapę prawie przejechać będzie trzeba. No i jak jedziemy? Skrótem, że od razu w prawo przez rzekę, czy przez całą tą główną drogę jedziemy? Jak chcesz jechać? Obojętnie. Jak najszybciej. Jak dałoby radę. Jak najszybciej. No to powiem ci, że ciężka sprawa, bo szybciej będzie w prawo, ale tam będziemy mieli strasznie problemy. Chyba będzie trzeba... No to możemy tutaj wzdłuż drogą i później jakoś tam przejechać przez tą rzekę, tam jest jakaś... Bo tam wzdłuż drogą to wiesz co, będzie przez ten lód taki, nie? To i tu w prawo niedobrze i tam niedobrze. Oj. Tu będzie przez rzeczkę znowu. Na wysokim cały czas jadę biegu. Uwaga. Przeszedł. Flat start dobry. No tak. Tylko, że zaraz będzie, no... 50 litrów zaraz pójdzie. Spokojnie, jest cysterna, więc... A jak wyłączę? AWD? Oj, spalanie ładnie teraz, 5 litrów. Dobra, ja już dojeżdżam. A, w ogóle jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wyłączyłem crossplay na Xboxie i jak włączyłem War Thundera i kliknąłem bitwa, to mi wyskoczyło, że żeby grać w War Thundera musisz mieć crossplay włączony. Nie idzie w War Thundera pograć bez crossplay, nie? Taka ciekawostka. Dobra, ja już jestem. Teraz przeskakuję też. A Mario, ty, ja mam pierwszy jechać, czy... Czy ty za mną będziesz? A nie wiem, jak... Mogę jechać za tobą, jak chcesz. No bo tam zaraz przy tym lodzie będzie ciekawie, nie?
To mogę ja raz pierwszy, zaraz już przeskakuję. Znaczy, ja tak myślałem, że jak ja wpadnę, to mnie wyciągniesz. Bo wiesz, jakby nie patrzeć, jadę flat starem. No, jasne. Dobra. Pierwsza rzecz tutaj, co jest, to jest takie... takie błotko. Nic tutaj się nie dzieje. Nawet chyba na wysokim biegu tu przejadę. Ale posłuchajcie, jak fajnie silniczek chodzi w tym flat starze. No świetna furka, no. Nawet tu pyknę sobie, pyk. O! Oj! Słuchajcie, hota przez przypadek włączyłem. Bo sobie pada odstawiam. I patrzcie, pies jak tu się buja. No piękna, piękna sprawa, no. Asik się buja. No świetny ten flat star. No idzie nawet. No, będzie trzeba zacząć im jeździć na live'ach. A ja w ogóle zaraz łańcuchów na opony nie założyłem. Oj, tu za szybko było. A ty pojechałeś prosto. Myślałem, że tu w prawo przez ten kamień i wzdłuż drogi. No nie, przez kamień jesteśmy za słabi. No, przez kamień to jesteśmy, musimy prosto. Chyba, tak mi się wydaje, bo przez ten kamień to tam flat starem to ojeny. Dobra, słuchaj Mario, dojechałem do lodu. Okej, okay. Już jadę. Dobra, to ja załączę teraz taki bieg. Taki bieg tutaj specjalny do przejechania. Niski mam włączony, mam włączone AWD i blokadę. I pierwsza lodowa przeszkoda. Tu nawet sobie może tak jeszcze trochę. Chodzi o to, żeby tu tak bardzo blisko przejechać. A może nie tak blisko. Nie wiem, czy nie za szybki ten mój bieg. No dobra. Oj, tutaj za blisko. O, dobrze, 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 dobrze. Tu. Pięknie, ale świetnie skręca ten flat star. I tu? Jest! Flat star przejechał! Pierwsza pułapka lodowa jest! Świetna ciężarówka. Mario, jak tam u ciebie? Ty już? Jadę za tobą. Tylko musisz blisko prawej strony, bo jak wpadniesz... No właśnie, wpadłeś. Dobra, wsteczny. Ale że tak środkiem? Strasznie odważnie jedziesz, powiem ci. Dobra, podjadę, żebyś się chwycił linką. Czekaj, tu muszę blisko, tu o po tym lodzie. O, już jesteś? Dobra. Tak. Tak, jest! Dobra, jest. Jak jest? Nie, Fletstar uratował! Dobra, już chyba dasz radę dalej. Tak, tak, jest dam. Yeah, flat star. Nice. O, światełko, dziękuję. Ja bym nie mówił, że mam pstryknąć światełko. No, pstryknąć światełko to jest ze słynnego live'u z Piotruniem, nie? Jak jechaliśmy, Piotrunia pstryknąć światełka, wtedy szef kopie się nie dało. No dokładnie. No powiem ci, tu nie było trudno. W każdym razie mi nie było trudno. Jak dalej? Bo ten flat star jest wąski taki. I on tam się na tym lodzie tak fajnie zmieścił. Sobie przygazowałem trochę. Na automacie. To chyba za szybko jest. Oj, 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 zaraz, bo tu jest... Drugi lodzik jest i teraz lepiej prawą tu przejechać? Chyba pojedziemy sobie... Czekaj, bo tu jest...
tu chyba pojedziemy bardzo blisko, tak prawej. Aha, tu jest drzewko, którego nie można wywalić. Tak przejedziemy bardzo blisko prawej i ominiemy całkowicie tą kałużę. I tu chyba będzie fajnie. O! Beautiful. Tak to się robi. I tu jeszcze trzeba tak między drzewkami. Oj, oj! Kurczę, flet stary jest za lekki. Drzewka go przesunęły. Znaczy krzaczory. O, dobra, dobra. O, i tu? Na drogę? Pięknie. Jest, Mario? Jestem, jadę. No jestem ty na terenowych? Oponkach? Chyba tak. Chyba tak, terenowe, no. Czekaj, muszę się dotankować. Ja jeszcze 136 litrów mam. Ty, to tak prawdę mówiąc, my najgorsze mamy chyba ze sobą. Ty, wróć, a ty tutaj most żeś naprawiał? Nie naprawiałeś mostu, nie? Nie. To czekaj, to mamy cysternę, to będzie trzeba chyba most naprawić, bo ja na live jak tu jechałem, to ja pamiętam, że się chyba jakimś scoutem, Fordem 750 chyba się utopiłem. No nie mam mostu zrobionego. To... A to czekaj, ja mam flat beta, to ja płaską platformę, to ja będę mógł tutaj chyba ten most zrobić, bo tu chyba blisko było, żeby zrobić ten most. Trzy płyty i dwa razy, i trzy te betarowe belki, ale to nie. Czekaj, jak tu jechać teraz? Jak tu teraz jechać? Ostatnia przeszkoda taka trudna jest. Tam nie ma co, kurczę, lewą stroną trzeba. Ale lipa będzie teraz, coś czuję. Oj, coś czuję, że to będzie straszna lipa. Flatstar chyba lekki jest na razie. Oj, chyba wpadłem. Trochę wpadłem. Ale flatstar idzie. Chyba za szybko? Nie, dobrze jest. Dobra. Jeszcze tu jakby tak kawałek. I zaraz muszę odbić w prawo. Oj! Zgliczowałem się. No, dawaj, odgliczuj się. No zgliczowałem się z lodem. Zjadę. Nie no, spoko, jakoś chyba... O, dobra, odgliczowałem się, ale prawie wpadłem do wody. Dobra, jest, odgliczowałem się. Dobra. No, łatwo nie było. Przez to, że się zgliczowałem. Mario? Tak. Czy ta ANK tam przejedzie? Bo ona tam chyba ryje. Chyba ryje cały czas, nie? Ja w międzyczasie... Spróbuję pojechać tak jak ty jechałeś, ale zobaczymy. Ja sobie jedno ustawienie zmienię w kierownicy, w tym... Sobie wyłączę tylko... luz. Czekaj, gdzie mam? Automat jest tu. Nie! Czekaj, już jadę, tylko jedno ustawienie zmienię. Tylko luz wyłączę, żeby mi się nie wyłącza, bo wtedy mi blokadę wyłącza automatycznie. Okej, okay, i teraz automat. Dobra. No. Ty, to teraz jak to ogarnąć? A ja już wiem, jak to ogarnąć. O, i teraz mam wsteczny, cyk. O, nie wyło... Aha, bo dałem... O, wsteczny. O, i teraz mi nie wyłącza blokadki. Ja mam teraz tam wrócić przez te tutaj. Fletstar, pokaż co potrafisz.
Oj, za mocno. Powoli. Nie, muszę tu trochę tak. O. Ty, no udało się. Dobra. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Let's start tu ogarnia. Ty, tak, ja już tu jestem. A weź mnie zatankuj. Już. No tak. Dobra, i ja bym musiał teraz... O, dziękuję bardzo. Tu jak cię złapię, to za bok będzie. Dobra, próbujemy. Okej. Okay. Oj, niedobrze, bo... Ole, żeś... Jakbyś pstryknął, wpadłbym do wody, nie? Ole by było od razu, Fletstar by... Topienie marzanny by było, nie? Tak jest. Mario, jak ja cię teraz linką podczepię, to nic nie rób. Nic nie dotykaj. Dobra. Bo jak coś dotkniesz, to wtedy linka się odczepia, tak jakoś z automatu jest i jest lipa. Dobra, spróbujmy teraz. Ciągnij linkę, ciągnij. Tylko, że się nie odczep teraz, dobra. Jeszcze trochę muszę go skręcić. Dobra. Już jest lepiej. Teraz. Dobra, uwaga. No, coś tam. Dasz radę. Nie jesteś za lekki. No czekaj, bo on coś się przesuwa, nie? No przesuwa się, ale nie podnosi. Spokojnie, Mario. Zaraz damy radę. Wiem. A ja w ogóle ile tu mam jeszcze miejsca? O, to mam jeszcze sporo miejsca do przodu. Jakbym tak... Widzisz? Był kawałek już podniesiony. Dobra, uwaga. No. I się cofnął. Czekaj. Jeszcze jeden pomysł mam. Dobra, trzeba go tu podciągnąć trochę. O, skręca się? Nie skręca się. Trochę, dobra, kręci się trochę. Kurde, że nie miałeś Fletstara z cysterną, przecież Fletstar z cysterną jest genialny. Ty no, jak ja mam teraz go? Dobra, mamy Benę, to możemy próbować. Teraz na padzie bez kierownicy spróbuję. Dobra, on się tu trochę przekręca się. Dobrze. Okej. No! Mario, za ciężki jesteś.
Dobra, mam inny pomysł. To nie wiem. To nie wiem, czy się scholowa szybciej będzie. Chyba. Nie no. Chyba nie. Mam trochę inny pomysł. Nie wiem, czy to coś wyjdzie. Nie no, próbujemy już, nie? No teraz byśmy musieli całą, wiesz, całą mapę jechać jeszcze raz. Mam jeszcze taki pomysł. Zobaczymy, czy Plestarowi się to uda, czy się nie uda. O, dzięki za światełko. Ale powiem ci, że o dziwo, Fletstar strasznie sprawny tu jest. No wiesz, no ja jestem ciężki, bo mam paliwo. No. Do. Dobra, pomysł jest taki, żeby go trochę tu podciągnąć. O właśnie. Ty, a może... Wiem, co zrobię. No, obróci się tak, czy się nie obróci? O, gdzie? Robi się coś, nie? Coś tam się robi. Coś tam się robi, dobra. Ja tutaj przytnę i zrobię 2 hours later. No patrz, wysuwa się, dobra. Dobra, no to teraz pora na to, żeby... O. Ale w ogóle... Jak tak... Kliknąłeś coś? Nie. Nie, nic nie kliknąłem. On sam się odłączył? Ale widziałeś, jak on się ten... Jak się tu ślizgał śmiesznie? Tak, widziałem. O, ja bym go tak przeturlał na dach. Szkoda, że na środku nie można złapać. No, ma takie punkty niestety. Ale patrz, patrz, jak on się buja, ten Fletstar, do przodu, do tyłu. O, i patrz, znowu się sam odpiął. Ciekawe dlaczego. Ty, no teraz od razu się odpiął. Żelinka za krótka, czy co? Albo za słaba. Nie, kupiłem tą za 18 tysięcy do niego. A, no to powinna dać radę. Ty, no już tak fajnie nim... A ja już wiem może. Może jak ja mam... Patrz, bo mi się grzeją ośki. Może dlatego, że ta blokada coś tutaj. Czekaj, wyłączę teraz blokadę. No. No. No śmiesznie ten Fletcher wygląda, jak się tutaj tak ślizga. A jakbym troszeczkę złapał tutaj, bo tutaj jest śliska droga, jakbym złapał trochę pobocza. No, wygląda, że ta ANK z tego lodu powoli wychodzi. Tak, wychodzi, wychodzi. No, Mario, dobry czas mamy. Pół godzinki nagrywamy i tak naprawdę my jesteśmy w połowie drogi. Pierwszą stronę. Jedną stronę, dokładnie. Dobra, jeszcze jedno coś spróbuję. Właśnie tu. Tu powinno być lepiej, naprzód. No.
Ja chyba więcej paliwa stracę na wyciąganiu tej ANK niż na tym, niż na jeździe, nie? No niestety. Ty, a możesz wsiąść do środka do ANK i zobaczyć, czy tam lód zasłania ci szybę prawą? Prawą trochę. No proszę. Na silnik. Flat start bardzo dobry, gdyby miał dwa razy więcej paliwa i opony błotne, świetna ciężarówka. Dobra, czy ja już go wystarczająco tu wypchałem? Mam jeszcze jeden taki pomysł. Aż byś musiało. No mam taki pomysł, nie wiem czy to wyjdzie. Nie wiem czy to wyjdzie, wiesz. Nie wiem czy to wyjdzie, ale zawsze można spróbować, nie? Nie, to nie wyjdzie, tak się nie da. Za słaby jest. Za słaby. Kurde, Mario, nie wiem. Będzie trzeba się chyba poddać. Bo tutaj nic nie wychodzi. No, za ciężki jesteś. Weź mi jeszcze zatankuj. Dobra, i weź się scholuj, może przyjedź jeszcze raz. A ja spróbuję dojechać do tej przyczepy. Dobra, spoko. No powiem ci, że po tych dziurach tutaj lodowych to aż się dziwię, że on tak dobrze sobie radzi. No wiesz, lód mu już nie przeszkadza, więc masz czystą drogę. Znaczy właśnie nie, bo tam bardzo dużo tego lodu tak wystaje i przeszkadza, ale powiem ci, że jestem zaskoczony, że on sobie tak dobrze tutaj radzi w tym rozwalonym lodzie. Ja byłem pewien, że on tutaj wpadnie i już będzie po sprawie. A przez to, że on chyba jest lekki, to tak się nie zapada. Dobra, tu wjechałem, spoko. Dobra, i gdzie ten most tutaj jest do naprawy? O ja, tu jeszcze jest jeszcze jedna lodziarnia. O jeny, jak tutaj przejechać? Chyba tu. Dobra, jadę przy słupie. Jest! Plestar przejechał. Mario, to ty może spróbuj tamtą drugą stroną dojechać, co? No, ja właśnie spróbuję i wezmę coś innego, ale też ten. I ja wtedy spróbuję z tą przyczepę tam do ciebie zaciągnąć. Górą po prostu na tej mapie.
Jest ten most. Jest przyczepa, już widzę. I czekaj, ja pamiętam, że ja kiedyś przejechałem tutaj przez tą rzekę. Kurczę, nie wiem, czy próbować, czy przejechać przez tą rzekę. Jak myślisz? No. No nie, słuchaj, wiem, rzekowasz. Bo tu są, słuchaj, ale tu na prawa tego mostu to są trzy płyty betonowe i trzy razy metalowe belki. No niestety, dokładnie takie. Takie jest. To my ja to... Nie wiem, jak chcesz ryzykować to na swoją odpowiedzialność. No ja właśnie chcę poryzykować, bo ja pamiętam, że tutaj był tak nie za łatwo z tym. Bo tutaj też nie za bardzo idzie przejechać, ja pamiętam, że tu kiedyś leżałem. Kurczę, no chyba tam tutaj... można przyjechać, tylko musiałbyś... Dobrą, musisz wiedzieć dokładnie, gdzie jechać. Tylko, że tu ja pamiętam, że się utopiłem tym, ale... Ale ten jest wyższy, więc może... Ale nie właśnie wiem. Chodzi o to, że on jest lekki, on mi chyba z prądem popłynie, mi się wydaje. A tam kiedyś przyjechałem? Nic, najwyżej jeszcze raz przyjedziemy. W następnym odcinku. No, oczywiście. Nic, będę próbować. No, ja wtedy tu chyba tędy próbowałem przejechać, no. Tu bym musiał się szybko rozpędzić i z nurtem, tak? Dawaj! Oj, 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 oj! Oj, uszkodzenie silnika. Dobra, dawaj, snorkel, dawaj, do góry. Uszkodzenie silnika, dawaj na lewo snorkel. Dawaj, dobra, tylne opony mi lecą pod dnie rzeki chyba. Tak mi się wydaje, troszkę mam uszkodzenie silnika. Płynę z rzeką. Z nurtem płynę. Ale jedziesz? Pod nie. No. Znaczy tak, no na samym środku jestem. Na samym środku rzeki jestem jeszcze. Ale jest szansa, że może zaraz... Na prawo mogę się złapać linką, ale tam jest skała, może tam mi się uda. O, trochę, dobra, trochę odbijam w lewo. Trochę, no Fletsar powiem ci, łódź podwodna, no. O, czekaj, czy ja tu odbiję. Teraz, dawaj do lewej. Dawaj Fletsar, skręcamy do lewej. O, troszkę skręca do lewej, tu już chyba płycej się robi. Nie, skręca do lewej teraz. Teraz skręca prosto. No, ale że silnik mi jeszcze chodzi, to jest cud. Kurczę, na samą skałę. A tu po lewej stronie ja widzę już brzeg, no. Przy skale jakieś wypłycenie może będzie? Nie ma wypłycenia przy skale. O, teraz mi skręca na drugą stronę. Chyba silnik wyłączę. Dobra. Aha. O, i teraz jest wypłycenie. Dawaj, odpalamy silnik. Jest wypłycenie. Nie, już nie. Silnik mi się psuje. Dobra, wyłączę silnik. Dobra. Ja. Mario! Słucham, co się stało? Nie udało się. Jesteś już tutaj na mapie? Już przejeżdżam, zaraz dojadę to. No to jak przejeżdżasz, to zobacz sobie na minimapie, to weź sobie na mapie zobacz. Dobrze. To sobie zobaczę zaraz. Dziwne prądy są w tej rzece. Ale zobaczymy, co ty zrobił.
Jestem już chyba blisko. No ładnie, ładnie też płyniesz. O nie, przewraca mnie do góry nogami, nie. Prawo, prawo. Kręciłem koła w prawo, może tak trochę woda będzie ten. O, skręca w prawo. Teraz prosto, come on. W zasadzie Flagstara mam jeszcze sprawnego. Jakbym tam do lewej dopłynął. Dobra, ja sobie jeszcze popływam trochę. Kurna, na samym środku rzeki jestem. O, Zix! Zix! Zix uratuje sprawę. Aha, wiesz co, weszłem w tryb fotograficzny i powiem ci, że tu mapa jest tak zrobiona, że trochę jest piaseczku przy tym, a potem jest takie dno skaliste, jakby nie chciałem się tekstur robić. Ale mój Flagstar do ziemi ma tak, jakbyś postawił Flagstara i wystawił mu podnośnik na samą górę, nie? To tyle mam do dna. No ale płynę sobie cały czas. Dobra. Zobaczymy. Tu już nie płynę? No, ale ciekawe, że Flagstar nie zatopił się, nie? O jeny, Mario, nie uwierzysz. Mam powiadomienia włączone na OBS-ie, jak ktoś zostawi suba. I Grzegorz Kaczorowski zostawił mi suba. Dzięki, Grzegorz. No to na odcinku zobaczy. Na odcinku, no. Na odcinku zobaczy, no. Na odcinku, no. Akurat jak pływam, zobaczy. Dokładnie. I trochę tu jechać. No jest taka opcja, że ja tutaj, w tym miejscu, dopłynę i tu będę mógł wyjechać sobie. A czekaj, ty jesteś... tu płyniesz sobie. No jestem tu. No. Tam płynę. Tam sobie płyniesz, dobrze. Tam sobie płynę właśnie. To nie tak, czy mam do siebie dojechać, czy dopłyniesz jakoś? Nie, no bo ty jedziesz którędy? No ja teraz przejechałem przez te skały, więc ja będę jechał tą drogą. Ale tu się tędy jedzie, rzeki. Ale jak wzdłuż rzeki? To nie, tu jest no przejazd. Tu jest przejazd, koło magazynu jest przejazd na drugą stronę. No koło magazynu, chodzi mi. A no. To jak ty tam koło magazynu przejdziesz sobie na drugą stronę, to spotkamy się przy tym magazynie po drugiej stronie, bo ja już chyba dopłynę. Okej. Bo ja tu widzę, że już jestem tak... O. Czekaj, czy ja bym mógł coś tutaj pokręcić? Czy ja coś mogę tu pokręcić? Woda uszkodzi pojazd, no ale jak silnik włączony, to mi go nie uszkodzi. Aha, płynie teraz bokiem. Niedobrze, bo się może wywrócić. Się wywraca. W ogóle tu jest jakiś wir w tej wodzie. Jakieś, ale dziwne prądy są. Jest taki prąd na środku, że nie ma? A tu są prądy. Ciekawe. Albo jakiś magic wall tutaj jest. Ty, bo on mi nie płynie dalej.
Ty, w Magic Walla chyba dotarłem, czekaj. Tryb fotograficzny? O, dobra, zaczął płynąć. Kurczę, jakbym miał wędkę, to bym w SnowRunner sobie połowił. Ale dziwne, bo tak, po lewej stronie nurt rzeki jest mocny, po prawej też, a tu gdzie ja jestem, to jest taki, taka plama bez nurtu. Zobaczymy jak Mario. O, Mario już blisko. O, ja też już. No tutaj jak dotąd dopłynę, to tutaj przecież mogę wyjechać. I tu sobie pojadę do góry. Ale żeś wymyślił. Tylko nie wiem czemu nie chcę płynąć. Może coś pokręcę. W ogóle tył strasznie teraz poszedł na dół. Oj. Coś mi się wydaje, że ten SnowRunner zaraz się zwiesi. Bo ja tutaj łamię zasady gry, zasady fizyki w ogóle gry wszystkiego w tym pływaniem. W tej grze nie ma praw fizyki. Pokręciłem trochę kierownicą i wpadłem chyba w jakiś taki lepszy nurt, coś mi się wydaje. Chyba przyspieszam. Zobaczę na mapie. Przyspieszyłem. Maria, gdzie ty jedziesz? Przecież tu jest przejazd, tu, tam koło magazynu się zjeżdża. Maria, tą drogą przy drodze, przy rzece jak będziesz jechał, to dojedziesz do tego samego rozwalonego mostu. Tam jest przejazd od magazynu wcześniej. Jak teraz przejdziesz przez magazyn, to skręcasz w lewo i tam taka jest jakby taka chatka, coś takiego i tam pamiętam, że był przejazd. A, bo ty chcesz tu przejechać. Mario? Ja do tej wyspy, co tam teraz a, ty płyniesz. Przez tą wyspę, no. Przez tą a, wyspę. Bo tam jeszcze, no właśnie, bo tam jeszcze wcześniej jest przejazd. Dobra, muszę pokręcić kierownicą pokręcić, bo coś mi tutaj nie ten. Coś mi tutaj nie trybi. Coś wypadł z takiego nurtu. O, teraz widzę, że przyspiesza, no. Teraz w ogóle dęba staje? O, czyżby oparł się o podłoże? Ojeny, coś tak jakby zaraz tyłem o... Ojeny. Tyłem o... Ty, ale tutaj zaraz dopłynę, zaraz tam już tam nie będzie, że tył zacznie o ten... O grunt dotykać. No. Flesar dobry. O, wyrównał się teraz. Masiej, jest no, problem. Co się stało? Domyśl się.
Ty, no ja tutaj płynę już do brzegu. No to tobie płynę, ja lezę. Ty, to ja nie chcę nic mówić, bo Ziksa nie postawię. To, że tak powiem, no. Same fejle. Same fejle, nie? No. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Czekaj, czekaj, jeszcze zobaczę tylko, czy mi się uda wyjechać. Czekaj, 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 jeszcze tylko zobaczę sobie w tryb fotograficzny, zajrzę sobie pod wodę. Ty, no Flatstar już zaczyna tylnymi kołami do tylnymi kołami już zaczyna ocierać się? No właśnie widzę. To powinieneś jakoś dojechać. Pro gamer w Flatstarze, patrz to. Widzę, widzę. O, super. Patrz, zobacz. Zobacz to. Yeah, to jest Flatstar. Yeah. Aj, dobra, Mario, bo godzina, 51 minut nagrywamy. Chyba nie zdążymy tej przyczepy dowieść, nie? No nie zdążymy, no niestety. Słuchaj, na następnym odcinku znowu spróbujemy to zrobić, ale wiesz co, zrobimy inaczej. Ty mi dasz swojego Flatstara, żebym ja twoim Flatstarem pojechał, żebyśmy mogli zakończyć postęp tak jak jest, bo teraz jak ja wyjdę, to mój Flatstar zniknie ci z mapy, nie? No dokładnie, no tak zrobimy. A jak wezmę twojego Flatstara, to wtedy zostanie. Dobra, Mario! Słuchaj, dzięki za wystąpienie w odcinku. Mam nadzieję, że ci się podobało. Ja dziękuję za zaproszenie. Spoko. I słuchajcie, jak wam się podobało pływanie Flatstarem, to zostawcie lajka i jak ktoś pierwszy raz trafił na ten film, to zostawcie suba i widzimy się w następnych moich filmach. Z tej strony Rizrock, siema, yo. Na razie. Na razie.